Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Te słowa w młodej parze powodują drżenie głosu, a w gościach zebranych w kościele łzy wzruszenia. Pomimo tego, z każdym rokiem Polacy zawierają coraz mniej małżeństw i również coraz mniej jest ślubów kościelnych. Dlaczego tak jest? O tym właśnie porozmawiam w dzisiejszym odcinku. No witam. No kłaniam się nisko. Jeszcze takiego gościa u mnie nie było, jestem zaszczycona. Muszę ojca zapytać o to, czy ojciec udziela ślubów. Nie. Ale z prostego... O czym my tu będziemy rozmawiać? Z prostego powodu, dlatego że małżeństwo to jest jedyny sakrament, który udzielają sobie narzeczeni. To znaczy ludzie sobie udzielają, a ksiądz tam jest po to, żeby im towarzyszyć i powiedzieć, ja wam to potwierdzam i błogosławię. Więc i to ksiądz taki, czyni. To czynię. To super. I teraz tak, mam takie dane, z których wynika, że coraz mniej ślubów kościelnych jest zawieranych w Polsce. Co więcej, w 2020 roku w Krakowie pierwszy raz chyba w historii było udzielonych więcej ślubów cywilnych niż kościelnych. Z czego to wynika? Myślę, że powody mogą być trzy. Pierwsze to pandemia, drugie to wkurz na kościół, a trzecie coś, co papież Franciszek nazywa kulturą prowizorki, tymczasowości. To znaczy, mam takie wrażenie też towarzysząc młodym ludziom i opiekując się nimi, że coraz rzadziej stać ich na podjęcie takiej decyzji na całe życie. Czyli myśli ojciec, że po prostu te pary, które biorą ślub cywilny, zakładają, że po prostu łatwiej się rozwieść, mając jedynie ślub cywilny? Ja podchodzę, żeby nie było, ja podchodzę z wielkim szacunkiem także do ludzi, którzy biorą ślub cywilny, bo lepiej jest wziąć ślub, jakikolwiek by on nie był, niż go w ogóle nie brać, nie? Znaczy, to jest podejście takie na serio do drugiej osoby. Chcę z tobą być. To jest taki komunikat, nie? Komunikat, który jest wypowiedziany nie tylko tej osobie w oczy, ale także wobec świadków, co jest też trochę takie wiążące, nie? Ksiądz też powiedział o tym, że młodzi są trochę wkurzeni na kościół. Z czego wynika ten ich gniew? Co ich najbardziej denerwuje? To, co mamy. Znaczy, Kościół robi źle? Dobra, no Kościół, może jeszcze inaczej, może nie cały Kościół, bo Kościół to są wszyscy ochrzczeni, nie? Ale część duchownych jest dużym zgorszeniem dla ludzi. Kiedy rozmawialiśmy o tym, kiedy wchodzi w politykę, kiedy z Kościoła robi partię polityczną, kiedy wychodzi temat pedofilii czy molestowania w kościele. No i to wszystko powoduje, że ludzie gdzieś odchodzą od kościoła. W 2020 roku wszedł nowy dekret i słyszałam dużo komentarzy, że przez ten dekret jest dużo trudniej zawrzeć związek małżeński. Jak ojciec to widzi? Tak naprawdę utrudnieniem w cudzysłowie to jest takie utrudnienie w stronę proboszczów, którzy może by się chcieli zachowywać w kancelarii jak urzędnicy, a dekret im mówi o nie. Dekret od nas wymaga, żebyśmy towarzyszyli młodym. I młodzi na to narzekają? Dla tych, którzy by chcieli ślub bardzo szybko, na zasadzie no właśnie pewnej prowizorki, o której papież mówi, no to może być utrudnienie. Natomiast zarówno Benedykt XVI, już on na to zwrócił uwagę, Franciszek to potwierdził. Ciekawe, bo ci papieże mówią nam, proboszczom, wydłużajcie młodym okres narzeczeństwa. Jezu, i młodzi są załamani. I są załamani. Ale dlaczego macie to robić? Dlatego, że jest za dużo rozwodów. Dlatego, że jeżeli znają się zbyt krótko i zbyt mało, to... No to często bywa i za tak, że kobieta nie wychodzi za mąż, za faceta, którego kocha, tylko za swoje wyobrażenia o nim. Poznaj go, a ty poznaj ją. Ja często powtarzam młodym, zanim weźmiecie ślub, idźcie w góry. Ale nie, że walizka na kółkach i wiesz, jakiś tam pensjonat, tylko plecak i od schroniska do schroniska. Zmęczcie się, bo jak będziecie zmęczeni, to wyjdzie, jacy jesteście. Czy on ci dalej będzie mówił, posłuchaj kochanie, uważaj, bo jest ślisko, a może jesteś głodna? Czy ci nie powie, nażarłaś się, a teraz się ściemnia i wiesz, nie? Lechu, jak ja bym męża w góry zabrała mojego!
Znaczy wiesz, i właśnie... Do schroniska! No błagam cię. Ale wiesz, chodzi o to... Poczekaj, ja już to widzę, znaczy oczami wyobraźni, w sensie jakby Asia Express to jest pikuś przy tym, nie? No, to by były to sceny trochę... na film i reality show i wszystko ale w jednym. Trochę o to chodzi, to znaczy na zasadzie poznajcie się też w takich sytuacjach, które będą graniczne dla was, nie? Bo takie będzie wasze życie. No dobrze, ale jakie jest wasze założenie? Ile czasu powinno trwać narzeczeństwo, żeby to już było... Do zaklepania. O, mamo, chyba nie ma takiej granicznej daty, wiesz, to wszystko zależy od tak naprawdę od młodych, czy oni będą gotowi i od proboszcza, bo o to też chodzi w dekrecie, to znaczy dekret nam narzuca jako proboszczom towarzyszenie tym młodym, żeby proboszcz miał moralną pewność, że oni są gotowi do tego ślubu i że ślub będzie ważny. To o to chodzi. Ja zakładam, żeby podjąć taką decyzję, to trzeba mieć z parą naprawdę bardzo, bardzo bliski. Kontakt. Oczywiście. Bardzo bliski, bo jak mówimy o bardzo ważnej sprawie i mówimy o relacji ksiądz, młoda para. Jeszcze proboszcz. Oczywiście to jest kwestia tego, na ile się cała trójka pootwiera na siebie. Coś, co jest mega istotne, to, żeby ksiądz stworzył w kancelarii parafialnej takie poczucie bezpieczeństwa, żeby oni się mogli otworzyć. No nie? Właśnie, fajne warunki. Bo to nie było na zasadzie właśnie tak, nie, do widzenia, idźcie sobie, nie? I bądźcie szczęśliwi albo nie. I druga sprawa, też istotna, bo mamy taką możliwość, rozmawiając z poszczególnymi narzeczonymi, wpłynąć, żeby oni do ślubu szli w absolutnej szczerości. Są rzeczy, które mogą spowodować, że ślub będzie nieważny. Będzie cudna ceremonia, piękne suknie, wspaniała śpiewaczka, znakomity organista, cudnie ułożone kwiaty. Powiedzą sobie przysięgę, ale nie kliknie. A dlaczego? Dlatego, że ktoś zataił przed narzeczonym albo przed narzeczoną bardzo istotną sprawę. Na przykład. Leczę się psychiatrycznie, nie mówię o tym. Na przykład mam symptomy bezpłodności, nie mówię o tym. Na przykład mam na boku dziecko, nie mówię o tym. Oj, to już kłopot. To faktycznie, jakby tak. Są tego typu rzeczy, nie? Albo jestem od czegoś uzależniony, nie mówię o tym. To są bardzo takie istotne sprawy, o których młodzi muszą wiedzieć, idąc do ślubu. Czy podczas tej rozmowy można spodziewać się jakichś takich intymnych pytań? Wśród różnych pytań, jakie tam są, jest jedno takie. Czy jesteś w stanie odbyć akt seksualny i czy nie masz, albo czy masz taką pewność na tyle, na ile możesz, że jesteś płodny w tym znaczeniu, wiesz? Znaczy, wiesz, ktoś może być, nie wiem, urodzić się i biologicznie nie móc odbyć aktu seksualnego. Jeżeli pary zachowują czystość do ślubu, to nie może być to szokiem dla, na przykład dla narzeczonej albo dla narzeczonego, tylko oni muszą o tym wiedzieć przed ślubem, nie? A nie z cyklu, ej, ty stary mi nic nie powiedziałeś, nie? No to o to chodzi. No, ale też zakładając, że te pary utrzymują czystość, to też o pewnych rzeczach mogą nie wiedzieć, prawda? No bo kobieta, no skąd ma wiedzieć, czy jest płodna, czy jest bezpłodna tak naprawdę? No, na pewno dobrze by było, to może zróbmy w ten sposób, żeby przed ślubem dobrze by było, żeby iść się przebadać, nie? Żeby pójść skonsultować sprawę. To jest fajna wskazówka. No. Z cyklu, panie doktorze, niech mi pan powie, czy jestem zdrowa, nie? Panie doktorze, niech mi pan powie, czy jestem zdrowy. Ale rozumiem, że w momencie, że problem stanowi sytuacja, kiedy któreś z nich by to wiedziało tak. I zataiło. Tak. A w momencie, jeżeli już w związku, w małżeństwie się dowiedzą o tym, to co? No to mają teraz sprawę do przepracowania, nie? Mają kłopot, bo kościół z in vitro to się tam nie łączy. Żeby było jasne, kościół z in vitro się nie łączy, natomiast jeżeli zrozpaczona para decyduje się na in vitro, to, co jest bardzo ważne, to, żeby tym ludziom powiedzieć i dziecku, jesteś darem Bożym. To znaczy, jesteś dzieckiem Bożym. Jeżeli powstaje życie, tyle w Kościele o tym mówimy, że dziecko, że człowiek jest darem Bożym. No, człowiek jest stworzony przez Pana Boga. Jeżeli jest w sposób, przepraszam, że to użyję takiego słowa, jeżeli jest w sposób grzeszny albo niegodny, to i tak ono jest darem Bożym. To jest najważniejsze. Tak się cieszę, że to mogliśmy usłyszeć z ust księdza. Bardzo mi się podoba to podejście. Dziękuję. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store.
Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Ciekawa jestem, co sobie myśli, jakie ma podejście ksiądz w momencie, kiedy do ołtarza idzie para i kobieta idzie no już z brzuchem, w ciąży. Jakie tam wtedy są emocje? Ja mogę powiedzieć o moich emocjach. Mhm. Też jestem księdzem, mhm. Więc mogę powiedzieć o moich emocjach. Nie mogę mówić o emocjach innych księży, mhm. bo proste. Naprawdę patrzę na to jak na dar Boży. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dziecko, nie, że tylko jedna jest niepokalanie poczęta i to była Maryja. Mhm. I że nie zdarzyło się w historii później jakaś taka historia. No, więc wiem, że oni nie dotrzymali czystości przed ślubem, mhm. ale no, jak patrzę na... wiecie, jeżeli podchodzi do mnie na przykład dziewczyna do Komunii Świętej i widzę, że ma już taki uwydatniony brzuch, to dla mnie jest taką naturalną rzeczą, że udzielam jej komunii i błogosławię jej dziecko. Dla mnie to jest tak naturalne, chociaż pewnie to wytniecie, ale kiedyś mój współbrat miał taką sytuację na kolędzie, że pani go przyjęła też z takim wydatnym brzuchem, zrobił jej znak krzyża na brzuchu, okazało się, że ona nie jest w ciąży. Więc to jest ryzykowne. Trzeba być ostrożnym. Trzeba być ostrożnym, ale nie, jeżeli ja widzę naprawdę dziewczynę, kobietę spodziewającą się dziecka, to naprawdę trzymam się nauki Kościoła w znaczeniu takim, że człowiek jest darem Bożym. Nie? Przejdźmy sobie teraz przez te wszystkie dokumenty, które młodzi muszą przygotować, żeby ten ślub mógł się odbyć. Kiedy powinni pojawić się po raz pierwszy w kancelarii i co ze sobą mieć? Dobrze jest jakiś rok wcześniej, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest termin. I to jest na zasadzie pewnego przedstawienia się, powiedzenia witamy księdza, chcielibyśmy. I na co papież Franciszek zwraca uwagę, mówi no weź się nimi, do księży mówi, weź się nimi uciesz, nie? Aha. Weź się nimi uciesz, a nie gadaj od razu o dokumentach, nie? Więc to jest naprawdę dobra zasada, bo z nich też schodzi. Ludzie przychodzą do kancelarii w napięciu. Jeżeli jestem proboszczem, to powinienem być takim ojcem tej rodziny, tak. Nie? I powinienem powiedzieć, ale fajnie, nie? Mhm. I pomóc tym ludziom. W związku z tym na samym początku oczywiście możemy siąść, sprawdzić kalendarze, sprawdzić godziny. Mogę im też wydrukować te dokumenty, które później będą koniecznie potrzebne, zwłaszcza jeżeli to ma być ślub konkordatowy, tak. Czyli kościelny ze skutkami cywilnymi. Bo właśnie ksiądz powiedział o bardzo ważnej rzeczy, bo tak naprawdę w kościele większość ślubów to są śluby konkordatowe. Większość. Nie jest to sam ślub kościelny. A często młode pary, mówiąc o ślubie kościelnym, mają na myśli konkordatowy, ale mówią kościelny. Więc to, co ksiądz powiedział, jeżeli idziecie do kościoła, chcecie wziąć ślub, ale chcecie po prostu, żeby to był dwa w jednym, cywilny z kościelnym, to jest właśnie ślub konkordatowy. Tak i w jest. Związku z tym jest potrzebnych tak dużo dokumentów. Mhm. I zdawać by się mogło, że no, to jest dosyć spora biurokracja, ale jednak to wszystko musi przejść przez odpowiednie urzędy, a potem pary otrzymują certyfikat, akt małżeństwa, tak. Jakby ze strony kościoła, ale również taki urzędowy. Ale to znaczy, dobrze by było, żeby młodzi też myśleli w taki sposób, że te dokumenty ich też chronią. To znaczy, jeżeli by tych dokumentów nie było, jeżeli nie byłoby tyle potwierdzeń, to być może twój mąż mógłby sobie pojechać na inny kontynent i wziąć ślub kościelny z inną babką. I w ogóle byś o tym nawet nie wiedziała. Dlatego to wszystko jest obwarowane tyloma podpisami, tyloma dokumentami, żebyście też czuli takie bezpieczeństwo z cyklu on już naprawdę jest mój, albo ona już jest naprawdę moja, nie? to też o to chodzi. I oczywiście nauki przedmałżeńskie. Bardzo to jest ciekawy temat, nauki przedmałżeńskie. Jak młodzi to słyszą, to już drżą na samą myśl. Teraz nauki przedmałżeńskie mogą prowadzić nie tylko księża, ale również osoby świeckie. I ci. No i do kogo by ksiądz poszedł? Nie znam personalnie nazwiska tego księdza, ale usłyszałem, że w Warszawie jest tutaj taki ksiądz, który miał kiedyś żonę i ma dzieci. Jezu, jak dobrze, że ja siedzę podczas tej rozmowy, bo bym padła.
Znaczy, sytuacja była taka, że ten człowiek ożenił się, był w szczęśliwym małżeństwie, miał z tego małżeństwa dzieci, później owdowiał. Okay. Żona mu umarła i wtedy Pan Bóg go powołał do kapłaństwa i został księdzem. A w tą stronę? No w ogóle mi to nie wpadło do głowy. Ja lubię, że ksiądz się tak cały czas dzisiaj zaskakuje. Okay. Więc ten ksiądz na pewno wie, o czym mówi. No i właśnie, tutaj wydaje mi się, że zahaczamy o bardzo ważny wątek, bo jak jeszcze te osoby świeckie nie mogły prowadzić tych nauk przedmałżeńskich, byli to jedynie księża, no to pary oczywiście rwały sobie włosy z głowy na zasadzie, co mi ten ksiądz powie, co on wie o życiu, co on wie o małżeństwie, co on wie o wychowywaniu dzieci, co on wie, co ja mam zrobić z babą, jak się z nią pokłócę. I tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, odpowiedź jest jasna. To znaczy, tak sądzę, jeżeli ksiądz nie jest tylko odrealniony jakiś za bardzo, to popatrz, sam się urodził w normalnej rodzinie, czyli miał rodzic... albo nienormalnej rodzinie. I jak to pomoże tym młodym? Znaczy, wiesz, obserwując na przykład swoich rodziców, już widzi, jak ewentualnie pomóc innym. Druga sprawa, jeżeli ksiądz nie jest odrealniony, no to rozmawia z ludźmi. Czasem przychodzi, wiesz, czasem przychodzi... żona, czasem przychodzi mąż do spowiedzi albo pogadać o swoich problemach. Stąd też zdobywamy wiedzę. Jeżeli nawet jesteśmy teoretykami w tym... Bo to jednak to trochę tak, teoria... jakby ktoś ci opisywał, jak smakuje truskawka, nie? Jasne, ale wiesz, ale tą teorię masz z konkretnej praktyki. W związku z tym, im więcej jesteś z ludźmi, tym więcej tej wiedzy zdobywasz. Kochani, jeżeli zastanawiacie się nad naukami przedmałżeńskimi, to po pierwsze, macie znajomych, którzy już je przeszli. Pytajcie, gdzie warto, a gdzie nie. Gdzie czas był stracony, a gdzie nie. Chciałabym teraz porozmawiać o pieniądzach, bo to sformułowanie, co łaska, jest takie bardzo enigmatyczne i często budzi dużo wątpliwości wśród młodych. Zwłaszcza jak jest co łaska nie mniej niż to też. Tak naprawdę młodzi często o to pytają, a czy nie moglibyśmy mieć cennika? Nie może być cennika. Iza, no nie może czego? Być cennika. Z prostego względu. Ale wiesz, jak wszyscy by się poczuli swobodnie wtedy. Iza, dla kogoś 20 zł to jest nic, dla kogoś to jest być albo nie być. I ja muszę jako proboszcz patrzeć na całość, nie? Czyli zdarzają się śluby za darmo? Jak mi ktoś przyjdzie i powie, że nie ma pieniędzy, ja mówię, chodź. Jeżeli idę po kolędzie na przykład... Ale ilu jest takich jak ty? Na pewno dużo, tylko że o nich się nie mówi, bo mówi się o złych. Jeżeli wchodzę do mieszkania, a tak się zdarzyło, że przyjęli mnie przy zapalonej świeczce, bo już odcięli im prąd, to piszesz wielkimi, bo to są też te kartoteki, piszesz wielkimi literami, konieczna pomoc finansowa. I po to jest kolęda, żeby wejść w świat ludzi, żeby ich poznać. Jeżeli wchodzisz do narzeczonych, albo już, tak, do narzeczonych, którzy mówią, no księdza, no tak, no nie mamy ślubu, bo nas nie stać, to ksiądz powinien na tej kolędzie powiedzieć, to chodźcie, ja wam to załatwię. Zrobię wam ślub za darmo absolutnie. Bardzo modną formą ślubu jest teraz ślub w plenerze. I w ogóle to jest spełnienie marzeń bardzo wielu par. I tak jak urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego zdecydowali się wyjść ze swoich urzędów w te plenery, na te plaże, w różnych miejscach te śluby mogą się odbyć. Tak jednak Kościół nie chce udzielać ślubów w plenerach, jeśli się nie mylę. I dlaczego? I dlaczego nie wychodzicie naprzód młodym parom? Dlaczego nie dacie się pokochać? Boże, żeby nas tylko za to kochali, to by było nieźle. Takich kilka małych rzeczy byście zmienili i naprawdę wszystko by tak działało. Znaczy, Iza, myślę przede wszystkim o tym, że jeżeli ludzie decydują się na ślub kościelny, to tak naprawdę to jest taki ślub, do którego oni chcą zaprosić Pana Boga. I oczywiście możemy sobie powiedzieć, Pan Bóg jest wszędzie, Pan Bóg jest w zwierzątkach, kwiatkach i tak dalej. Tak, na polance. Ale najbardziej realnie jest tak, jak sam wymyślił. Znaczy, Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Jezus jest obecny w tabernakulum, w związku z tym od strony takiej religijnej patrząc, wiesz, oni nie, to nie jest tak, że są tylko oni, ksiądz i ewentualnie goście, ale jest też, realnie jest Jezus obecny i oni mówią, zapraszamy cię do naszego życia, a Jezus mówi, wchodzę w to. I to jest, ja bym miał sam mieszane uczucia, gdybym miał błogosławić związek gdzieś na plaży, serio, przy całej mojej miłości do ludzi.
Dlatego, że mam też taką, wiesz, mocne przekonanie, że Pan Bóg też chce na nich patrzeć właśnie na tej zasadzie, jaką on sobie sam wymyślił, ten chleb, nie? Którym jest jego ciało. Ciekawa jestem, czy ksiądz zna losy tych par, które w obecności księdza zawierały swój sakrament małżeństwa. Czy zdarzy się tak, że są takie pary, z którymi jesteście w kontakcie, albo takie, które się już rozpadły? Mhm. Tak. Bo rozumiem, miało że być krótko, więc tak. A ja rozumiem, że tych ślubów było bardzo dużo na przestrzeni lat. Było ich sporo. No, jeżeli jesteś 21 lat księdzem, to faktycznie tych ślubów jest, było sporo. Mhm. Z niektórymi ślubnymi się przyjaźnie, z niektórymi gdzieś drogi się rozeszły. Z niektórymi to były tylko wydarzenia jednostkowe. Mhm. Niektóre z kolei, przychodząc do naszego kościoła, już później przychodzą co tydzień na mszę świętą. To są bardzo różne historie. I niestety, no, część tych małżeństw nie przetrwało. Nie? To nie są łatwe tematy. Mhm. Czyli jaki jest sposób na happy end? Trudno jest w ogóle napisać taki scenariusz, nie? Ale święty Paweł, pisząc jeden z najpiękniejszych tekstów o miłości, jaki w ogóle na świecie istnieje, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. On mówi, miłość wszystko przetrzyma. Jeżeli dwoje ludzi naprawdę się kocha, to przejdą wszystko. Kiedy się śluby, małżeństwa rozpadają, kiedy ludzie przestają mieć dla siebie czas, kiedy przestają ze sobą gadać. Papież mówi, kłóćcie się, niech talerze latają w powietrzu, ale wieczorem, kładąc się spać, powiedzcie sobie przepraszam. Masz naprawdę fantastyczny tutaj zespół. A ksiądz ma taką energię, Jezu, to jest super. Mam nadzieję, że nie mam energii, tylko Ducha Świętego. Niech to się nazywa Duchem Świętym, jeśli ksiądz tak woli. Ja to czuję i ja to uwielbiam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkim, którzy szykują się do ślubu, życzę, bądźcie szczęśliwi. Bądźcie szczęśliwi, bo szkoda czasu. Marzysz o wyjątkowym samochodzie, który zawiezie Was do ślubu? Maybach, Rolls-Royce, Bentley w kabriolecie, a może inna ekskluzywna limuzyna? Wejdź na www.weddingdreamcars.com i poznaj ofertę wybranych przeze mnie samochodów, które pięknie będą prezentować się w tym ważnym dla Was dniu. Izabela Janochowska. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.